Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, w dosyć dobrym nastroju jestem, jeżeli chodzi o WOTA. Wczoraj czy przedwczoraj robiłem dla was materiał o nowym radzieckim medzie, który tam będzie można wygrać, którego będzie można wygrać w misjach i tak dalej. Nie za fajne to dla mnie było, ponieważ znowu jest ten warunek, że musimy grać wszystkimi necjami. Słuchajcie, po co jest ten warunek? No chyba każdy z was wie. Po to, żebyśmy poszli w takie drzewka, które nie chcemy iść. Na przykład tak jak ja, powiedziałem sobie, że japońskiego drzewka nie robię, bo te czołgi mi się nie podobają. Powiedzmy, że podobają mi się od 8 poziomu, natomiast do tego 8 niestety trzeba dojść. I na tym Chiri trzeba nagrać dużo expa, a ponieważ baboczki kochane mnie lubią, więc... czołg ten strasznie często, no może przesadzam, nie strasznie często, ale bywa, że wyłapie z baboka i zostanie mu tam kilka życia. Nie podoba mi się to, dlatego powiedziałem sobie, że tej misji nie robię, ale widzicie, tutaj ktoś, mają bardzo łebskich gości, powiedzmy od marketingu w Wargamingu, ponieważ jedna promocja tak naprawdę łączy się z drugą. Pamiętacie, co powiedziałem, że misja ta będzie bardzo łatwa do wykonania, jeżeli zsynchronizuje się to z jakimś tam mnożnikiem expa, na przykład razy 3 czy razy 5, prawda? A ponieważ święta będą, no to wypada, żeby kiedyś tam było to razy 5 albo razy 3. No i cóż, nie myliłem się oczywiście. Na For the Record pojawiły się nowe misje, właściwie nowe eventy, można powiedzieć, grudniowe. I zobaczcie, co to będzie. Otóż zmieniam zdanie i stwierdzam, że po prostu zrobię sobie tego ruskiego meda, bo byłoby troszeczkę żal go nie zrobić, kiedy misja jest strasznie łatwa w takim wypadku. A dlaczego, to już wam mówię, bo nie będę przeciągał tego, kurczę. Słuchajcie, więc mamy trochę misji. Przede wszystkim misja przez praktycznie cały grudzień, bardzo fajna moim zdaniem i łatwa. Musimy wygrać 3 bitwy, prowadząc czołg 5 poziomu lub większego. Musimy być w top 10 pod względem XP, żeby zdobyć 75 tysięcy doświadczenia. Przepraszam, 75 tysięcy, jestem jeszcze, kurczę, myślami w Dragon Age'u, dlatego będę się mylił pewnie. 75 tysięcy kredytów. Słuchajcie, to oczywiście nie przypomina tych misji kiedyś, które mieliśmy, że tam, nie wiem, 150 czy 200 tysięcy się wygrywało, ale nie jest źle. 75 tysięcy, zwłaszcza jeżeli ktoś z was nie ma konta premium, to zdobycie takiej kwoty codziennie tylko za wygranie 3 bitew moim zdaniem jest całkiem fajne, czyli możemy w ten sposób zdobyć 30 chyba razy 75 tysięcy, więc wychodzi nam ile? 1,5-2 miliony, nie? No bo mamy 750 razy 3, czyli ponad 2 miliony kasiorki. Bardzo fajna rzecz moim zdaniem, ale kurczę, coś co mnie zaskoczyło już zupełnie jest tutaj. Jeżeli wypełnimy tę misję 15 razy, a każdy z was, jeżeli gracie w WOTA, wypełni to 15 razy, no bo wystarczy co drugi dzień wygrać 3 bitwy, żeby to zrobić, dostanie 700 golda. A moi drodzy, 700 golda to jest na przykład, to są 4 miejsca w garażu. Bardzo fajna sprawa moim zdaniem. Także powiedziałbym, że od długiego czasu nie było tak przyjemnej misji i tak fajnej misji, która zrobi się od razu, po prostu zrobi się sama przez się. Wystarczy, że ktoś tam trochę gra. Jedziemy dalej. Od 6 do 9 mamy pierwszą fajną rzecz, czyli XP razy 3. Razy 3, przypominam wam, że na ten czołg trzeba tam nagrać, ja już nie pamiętam od którego do którego to było, nie wiem czy to się łapie, ale nieważne, trzeba tam było nagrać po 50 tysięcy, więc wszystkie tego typu mnożniki razy 3 czy razy 5 są dla nas idealne. Co też będzie 30% zniżki na czołgi 6-7, 50% dawno, kurczę, już tego nie było, 50% zniżki na wszystkie czołgi 5 poziomu i 30% zniżki na Schmalturma i M10 Panther. Jeżeli miałbym wam polecić coś i wybrać z tych dwóch czołgów, zdecydowanie poleciłbym M10 Panther, ponieważ ta Panthera ma sporo życia. To jest jej bardzo duża zaleta, że ona... wiecie, jeżeli chcecie zarobić, musicie zadać damage.
a więcej damage'u zadacie wtedy, kiedy dłużej po prostu przetrwacie w bitwie, prawda? Czyli Pantera ma więcej życia i automatycznie ona będzie więcej zadawała obrażeń. Takie jest moje zdanie, mimo tego, że to jest poziom oczywiście 7. To naprawdę sporo razy wyrzucają na 7, na jakieś tam tygryski i tego typu rzeczy. Golda nie potrzeba wtedy używać i można nią troszeczkę natrzaskać. Działo 75, niemiecka, chyba każdy z was wie, co to jest. I tutaj jeszcze mamy jakieś tam misje, dzięki którym dostaniemy po kolei 50% dla załogi. Tutaj jest też 50% dla załogi i jeżeli zniszczymy 50 czołgów średnich, i to jest powtarzalne, czwartego poziomu, dostaniemy 10 goldowych, no to jest fajne, dostaniemy 10 goldowych reperarek i 10 goldowych apteczek i 10 gaśnic. Fajna sprawa, bo to jest bonus 300 tysięcy, z tego co widzę. A prawdopodobnie to się nie będzie zerowało codziennie, czyli będziemy mieli na to od 6 do 9 3 dni czasu. W 3 dni zniszczyć 50 medium tanków, no jak ktoś mało gra, to niewykonalne moim zdaniem. Do tego by trzeba było przysiąść. W każdym razie ta misja jest niczym wobec tej misji głównej, prawda, przez cały miesiąc. Dobra, następno mamy tutaj od 12 do 15 grudnia zdobądź 10 tysięcy doświadczenia w pojeździe czwartego poziomu. Musisz być w top 10 pod względem XP, aby zdobyć 5 złotych reperarek. 10 tysięcy XP, no to się moment zdobywa, prawda? Także to jest spoko całkiem. I jeżeli wykonasz tą misję 3 razy, dostaniesz, uwaga, 3 dni premium. Bardzo fajna rzecz, czyli mamy 3 dni premium. Ale to jest najfajniejsze. Otóż słuchajcie, od 15 do 24 grudnia zaczynają się rzeczy świąteczne. I to jest coś, czego już absolutnie też nigdy nie było w historii World of Tanks, bo na pewno bym zapamiętał. Otóż jeżeli zalogujecie się do gry od 15 do 24 grudnia, dostajecie, uwaga, 9 dni premium, czyli całą resztę roku można sobie grać na premium. Oczywiście ktoś z was, zawsze są takie głosy, kurka wodna, przecież to są święta, tego przecież, przecież nikt nie będzie grał. Otóż, moi drodzy, guzik prawda, no w zimę, niestety, czy się komuś podoba, czy nie, siedzimy przy kompach, a jak siedzimy przy kompach, to gramy. No, nawet jak, jeżeli macie super pogodę, no to non-stop nie będziemy, kurczę, jeździć na sankach, czy jakiś tam ślizgać się, czy jeździć na dubsku na folii. W sumie jestem ciekawy, ktoś z was tego doświadczył, czyli jeżdżenia na folii. Ci z miasta pewnie nie, a ci bardziej ze wsi lub małych miasteczek, pewnie tak. Dobra, może zrobię wam jakiś filmik. O, w sumie dawno nie byłem na takim jeżdżeniu na dubsku folii. Ciekawe, jakby ktoś mnie zobaczył, to by, ale zobaczymy. Może coś z psami się, z psem się wybiorę. Okej, czyli mamy 9 dni premium plus tutaj 3 dni premium, kurka wodna, 12 dni premium możemy zdobyć. Fantastyczne. Od 24 do 15 stycznia, co to jest, kurczę? Naprawdę, tutaj jest jakieś 50% na baraki, na kamo, na różne rzeczy, na trening. No, widzę, że sporo obniżek, jest 15% na wszystkie zwykłe czołgi. 8 do 10, o kurde, 36, 7 i 50 od 2 do 5, 50% na wyposażenie, 50% na garaże, czyli przykiście goldzika, nie używajcie na razie, nie kupujcie czasem garaży po 300 sztuk. Mamy jeszcze 50% na wszystkie czołgi 4 poziomu. No tu nie są pewni, czy piąte... No fajnie by było, gdyby do piątego poziomu 50%. Mamy 30% zniżki na wszystkie czołgi 6 i 7. No tutaj można sobie... I 15% na wszystkie czołgi 8 poziomu. Czyli jeżeli ktoś z was nie musi od razu kupować czołgu premium teraz, to poczekajcie sobie do tego 24 i naprawdę kupicie czołgi dużo taniej. Bo z tego co widać nie ma wyjątków, tylko wszystkie czołgi będą podlegały, na przykład wszystkie ósemki 15% i tak dalej. Dobra, tutaj od 24 do 15 T34M, aha, więc tu jest ta misja, czyli moi drodzy, te pierwsze
Mnożniki razy 3 nie będą się liczyły, tylko te drugie. Od 24, czyli... Zaraz, kiedy to było? Po pierwsze nam się to... A, dupa. Tak. Czyli słuchajcie, jeżeli chcecie wykonywać misję na ten czołg T-34-85M, to radzę wam użyć... Najlepiej byłoby użyć dopiero 24, bo ta misja będzie co? Od 24 do 15. Czyli no, to by było tak, dopiero 24, jakby to użyć, to wtedy przez cały czas na koncie premium można sobie robić między innymi właśnie te mnożniki wykorzystywać. Co tu jeszcze ciekawego jest? O właśnie, to jest to. Od 24 do 1 będziemy mieli razy 5. Słuchajcie, właśnie od tego uzależniałem w ogóle wykonywanie tej misji. Kurde, znowu się rozgadałem. Jeżeli poczekacie, to naprawdę z mnożnikiem razy 5 zrobienie jakąś nacją 50 tysięcy doświadczenia, to jest pryszcz. To jest po prostu bardzo, bardzo łatwa rzecz. A tu mamy właśnie razy 5 za pierwsze zwycięstwo od 24 do 1 stycznia. Później jeszcze mamy podwójne doświadczenie dla wszystkich zwycięskich bitew od 1 do 5. Wow! Czyli same gwiazdki bijemy, słuchajcie. Same gwiazdki bijemy, jeżeli znajdziemy się w top 10. Dalej, od 5 mamy potrójne doświadczenie dla... No już kurczę, co to za misje takie dobre dali? Co im się stało? A właśnie, trzeba zrobić jakiś materiał. Podobno, słuchajcie, coraz mniej ludzi się rejestruje od nowa w WoCie i stąd oni robią jakieś tam promocje. Podobno liczba graczy nie rośnie. Znaczy, fajnie jest, że ona trwa na jakimś tam poziomie, natomiast no, nie ma wzrostu. Słuchajcie, no wiecznych wzrostów mam nadzieję, że Wargaming nie zakładało, bo przecież, kurczę, jakaś tam liczba ludzi, którzy lubią czołgi, jest ograniczona, prawda? Czyli, kurczę, no... Nie wiem, może teraz będą się starać, żeby nam coraz lepiej było. Zobaczymy. Tu jeszcze mamy od 1 stycznia do 13 stycznia potrójne za zwycięstwo, bonus za konwersję expa. Kurczę, to jest dobre. Jakby ktoś potrzebował, nie wiem jak często to robicie, ale wiem, że sporo osób to robi właśnie. Normalnie mamy za jednego golda chyba ile? 25 punktów. Tak, 25, a tu mamy 35, to jest bardzo duży bonus. Nigdy również czegoś takiego moim zdaniem nie było. Oczywiście mogę się mylić, mogę coś przeoczyć, ale od początku gry World of Tanks nigdy takiej promocji nie było na konwertowanie expa, a przynajmniej ja sobie nie przypominam. Jak była, wybaczcie mi, ja już mam 38 lat, słuchajcie, ja już po prostu mogę się mylić. Dobra, to tutaj jeszcze różne są jakieś... Słuchajcie, nie chcę tego... Ile tego tutaj jest? O, już koniec. Dobra, to jeszcze powiem. Co tu jeszcze jest? Czołgiem 4. poziomu musicie grać i być w top 10, żeby dostać 30% więcej kredytów. Kurka wodna! Wiecie, co to oznacza? Bardzo się cieszę. To znowu oznacza rekordy zarobków. Bardzo jest fajnie, ponieważ... A nie, przepraszam. Regular Vehicle, czyli... kurczę. Czyli niestety nie będzie to obowiązywało przy pojazdach premium. Przykro mi. A już miałem nadzieję, że się odświeży jakieś tam premki i się pojeździ kasiorę ładną na zarabia. No ale wtedy 30% dla zwykłego czołgu. A jeżeli będziecie w top 3, to wtedy 40%, czyli mamy prawie tak jakby czołg premium. Bardzo fajna sprawa. No tu mamy jeszcze jakieś takie bonusy. Wygraj 15 bitew, tam dostaniesz 10 reperarek i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jeszcze, to jest styczeń, to jeszcze będę robił newsy oczywiście. W każdym razie chciałem wam pokazać ten na grudzień. I na razie to tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.